Cześć. No, cześć. No to lecimy. To jest gra Half-Life 2. A to jest Marte Zombie. I cóż, Matko Boska, już nie pamiętam, jak ja tutaj skończyłem. Ty żyjesz? Nie żyjesz. Chwila, ja tutaj. O. Aha, miałem wziąć Andrzeja? Nie pamiętam cholera, jak nazwałem ten hack. Andrzej. Stryk. Nie pamiętam, cholera jasna. Jesus Christ. Jesus Christ. Ale jestem sfazowany. Pan złycha. O! Ale nie, prawie się udało. Czekajcie. Muszę wrócić do klimatu tej gry, bo tak sobie odpaliłem. Coś tu jest? Precz mi z drogi. Dobra, pan hack nic nie znalazł. Jesus Christ, muszę wrócić do klimatu tej gry, żeby nie gadać pierdoły większe niż zwykle. Cześć! Cześć! Chwila. Cześć! Czemu on nie żyje? O Jezu, jestem zblazowany. Jesus Christ. Dobra, tu jest pan ksiądz. Cześć! Czyżbyś do mnie celował? Ty krokiecie! To pan, Jesus Christ, jestem zblazowany. Jej. Dzięki, papa Grandma księdzu. They come! To zatem czekam, ale po co mi... No. Patrz, po co... Ej, daj mi kogoś zabić. Cześć. Użyć ty w mordę! Nie trafiłem. Co za pech. Czy on spadł? No i przeżył. Jesus Christ! Chyba będzie dzisiaj dziwniej niż zwykle. Będzie dzisiaj bardzo dziwnie. Gdyż mam styropian zamiast mózgu. Dzisiaj wyjątkowo, bo posłuchałem kilku rzeczy. Czy kilka takich audiologów i mam taki zgwałcony mózg, że to się w głowie nie mieści. Dlatego wybaczcie, ale będę gadał dziwne rzeczy. W sumie nawet bardzo dziwne. Hyc a hyc. Dobra, aż se zapiszę. Tu se wskoczę. O. Tu se przejdę. Amunicję wezmę. O, cześć. Nie, gdybym miał jakąś coś, żeby w nich cisnąć. Spadaj. Cześć. O, żeś ty. Zostaw mnie, ty zły chudzielcu. Pam, param, pam, pam, pam. Nie pobiegasz se. Uff. No. Co to było? No, idzie całkiem sprawnie. Pstryk. Hello. Boże, czemu ja to nagrywam? Jestem taki zblazowany. Taki mam mózg zgwałcony. To się w głowie nie mieści. Po prostu... A, mój mózg. Czyś tak, gdyby ktoś, nie wiem, wziął łopatę, nie wiem, zamoczył w budyniu, później otworzył mi czaszkę w tą właśnie brudną z budyniu łopatę, zamoczył mi w mózgu i później to zaszył bibułą. Jesus Christ. Nigdy więcej jakichś głupot nie słuchać przed nagrywaniem, bo naprawdę... O, to tak jedzie... Tak gwałci czaszkę. Się w głowie nie mieści. Czuję się, gdyby, nie wiem, gdybym popił po prostu. Tak jestem zblazowany. Ale akurat jednocześnie to się zgrało z tym, że miałem chyba nagrywać. Więc tak mi przykro. Ale jeśli lubicie tą serię Half-Life moją, wybaczcie, no długo, trochę dawna nie było jej. Bo nie miałem ochoty nagrywać jej. Ale teraz będzie. Będzie, jeśli będę miał ochotę. Ale chyba mam ochotę, więc sobie ponagrywam. Jesus! Ej, że szybciej! Jedź! Hello. Ty płoniesz. Zapaliłem go. Cześć. Ho, pa. Ty żyjesz. No, nie żyjesz. Coś tu jest? Hello. Nie, nic nie ma. Nic tu nie ma? Zapiszę se. Hello. Hit. Hit. Coś tu będzie. Nie ma, idziemy dalej. Niech to pięknie płonie.
Cześć, nie żyjesz. Cześć, nie żyjesz. Oho, cześć. Dobra. Mam dziś? Czemu tu nie mogę wejść? Czemu tu mogę patrzeć? Mimo, że nie chcę patrzeć. Ty. Możemy to ważyć. Wyważ się. O Jezu, coś tam jest. Coś tam jest? Czekaj. Możemy w ogóle te drzwi rozkwasić. Ja nie wiem, szczerze mówiąc. Klik. Nie, to kawałek deski tam poleciał. Ruszamy na misję. Kurczę, nie dość, że niedawno skończyłem właśnie Metro 2033. Strasznie... Czemu ja się sam zabiłem? Ej, on mi to dał na pomoc, a ja to rozwaliłem. I bardzo polecam. Fajnie, strasznie fajna gra. Bardzo mi się podobała. Otwieraj. Nie, tam jest dźwignia. Może uda mi się kliknąć tak bezczelnie. Aj, nie udało się. Dobra. Koledzy! Uuu. Nie jest dobrze. Chodźcie tu. Chodźcie, kurde, gadam. Ej, gadam tak, gdyby nie był sobą. Może mam schizofrenię? Może dzień w dzień staję się innym człowiekiem? Każde nagranie jest inne, bo wcielam się w inną postać. No teraz się zabijając. Fila. A ty skąd się tu wziąłeś? Dobranoc. Tak, jestem złym YouTube'owym schizofrenikiem. Jestem schizofrenikiem, dlatego pieniądze mogą uleczyć moją nieszczęśliwą chorobę, pokazując, jak jestem smutny. Co to jest, kurde? Precz. Hello? Uff. Ho, nie doszłeś na miejsce. Boże, co ja gadam? Po prostu ta ludzka głupota jakby niszczy mój mózg. Niszczy moją biedną czaszkę od środka. Czemu ty nie chcesz działać, latareczko? Aha, chyba muszę tu kichnąć. Klik. A co mi to było w ogóle? Dobra, lecimy dalej. O, tak. Muszę odpalić silniczek, by zrobić większą krzywdę moim kolegom. Chyba, że to jest to, co się zepsuje. Co jest? Nie działasz? Działasz. Uuu. Nie działasz, to nawet fajnie. Puf. Chodź tu. Ej. Czemu ty? O, cześć. Czemu tu umarłeś tak szybko? Dobra, fajnie, tylko gdzie ja miałem iść? Pamiętam, że oni się respawnują strasznie... Czemu ja umarłem? Się pojawiają strasznie często. Dobra. Ouu. Koledzy chcą mnie zbić. Dobra, to cóż by tutaj uczynić dalej, by popchnąć fabułę? Wiem, rozwalę wszelką pomoc, która miała służyć mi do samoobrony, żeby było bardziej mniej logicznie i w ogóle fajniej. To coś sobie złapię. Rozkwaszę kolegę. Tak poleciał daleko. Nie dyskrajst. Wow, zombie. Wow. Dobra. Tylko na którą ziemię ja mam wkroczyć, by dojść? Mam pójść tam, okej. Mam pójść tam? Tylko czemu ty... Cześć. Tutaj pewno będzie te przejście, tak? Że mi się amunicja nie skończyła tak szybko, jak to mi się zdarzyło w metro. Tylko cholera jasna. Cześć, cholera. Dobra. Tu muszę chyba... chyba wiem gdzie iść. Nie. Zmierzamy tam. Zmierzamy... Chyba, że tutaj... Nie tu. Coś tu jest nie tak, cholera jasna. Coś tu jest nie tak. O, tak, nie. Tu nie, tu my byłem. Czyżbym nic nie zrobił przez ten odcinek? Czyżbym był aż tak zmulony? No nie, chyba będzie dobrze. Zobaczcie. Jestem już tak daleko. Słyszę zombie. Hyc. Cześć. Ou. Papa. Rzuda się tak cisnąć tą beczkę, żeby nie wybuchła. Oj, chyba się nie udało. Wchodzę na drabinę. Skaczę. Słyszę kolegę. To mnie nie kocha. Może mnie kocha, dlatego tak mruczy. Chcę cię zjeść. Cześć. Chcę cię zjeść. Jesus Christ. To będzie najpiękniej... Dostałem w czaszkę... O Jezus! Znowu dostałem headcrabem w czaszkę. Kurde, jak on świetnie rzuca. Masz. Masz nagrodę ode mnie.
Hehe. Widzisz? Też umiem rzucać. Jesus Christ, jestem taki suchy dzisiaj. Taki suchy! Czemu spadłem? To wasza wina, widzowie. Zrzuciliście mnie stąd, pisząc wasze złe komentarze pod filmem. Oczywiście to była ironia. Już raczej nie zwalałbym niczego, co się dzieje na kanale, na moich widzów. Bo w sumie, cóż oni mogą robić takiego złego, żeby mnie to zdemotywowało, nie wiem. Gdzie jest napada, nie wiem. Musieliby chyba nie klikać wystarczająco dużo lajków, bo wtedy bym się tak śpiał, że czemu nie klikacie lajki i czuję się niedoceniony, kubka. Bo ktoś ma więcej lajków. No. Kurde, ale jestem zmulony. Co te YouTube ze mną robią? Chwila, mam to doprowadzić do mnie. Tak? To ma do mnie dojść. To gdzie ja mam iść? Tu byłem. Hyca. Spadłem. Czemu jestem taki? Czemu ten odcinek jest taki beznadziejny? Czemu jest taki beznadziejny? Beznadziejny. Szkoda, czuję się, gdybym gadał z własnym kotem. Tak często do niego gadamy jakieś głupoty. Sobie tak, ha, pogadam sobie głupio z kotem i zaczynam gadać głupio z kotem. Ja sobie to jest fajne. Kto lubi gadać głupio z kotem? O! No, przyznawać mi się. Kto lubi? No ja nawet lubię gadać głupio z kotem. Chyba muszę tam dojść. Tylko jak? Muszę dojść tam. I tam muszę dojść... Pum, 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 pum. Nie wiem, którędy. Tyle lat grałem w tą grę i do tej pory nie wiem, jak iść. Hec. O, udało się! Kto by pomyślał? Tylko po co ja to doszedłem? Mam nadzieję, że to nie o to chodziło. O, koledzy! Cześć! Ktoś strzelił? Tak, mamy księdza na dachu. Kochanie, mamy księdza na dachu. Jakie to suche. Cześć. Już go lubię. Znowu się zraniłem. Cześć. Tak. Masz rację, kochanie. Wow. Już przyjąłem spodnie. Mam piłę, mam apteczki. Paf. Co jest? Koledzy. Spokojnie. Jeszcze zdążę was wszystkich pozabijać. Cześć. Wybacz, ostałeś się. Przegapiłem cię. Kurde, gdybym... Kurde, nie potrafiłbym. Niektórzy tak świetnie potrafią udawać niektórych youtuberów. Zazwyczaj takich mocno utalentowanych, co jest w sumie dość dziwne. Powiedzmy tak. Gdybym na przykład siedział i pomyślał... Nie wiem, powiedzmy, że jestem Polakiem. I sobie siedzę i myślę sobie, a, podaję sobie na przykład Beethovena. Czemu nie? No, sobie podaję Beethovena, bo wiesz, on jest fajny. Chciałbym być jak Beethoven i w sumie, gdybym był polską jego wersją, to w sumie może by mi się udało. I może bym zyskał trochę kaski. O, tak jak teraz w landingach. Kto gapiał landingi? Nie ogarniam. O co chodzi? Co się ze mną dzieje, widzowie? Co się ze mną dzieje? Cześć. Paf. Pac. Czybym? Cześć. Ja też tu byłem. Cześć. Ajajajajajajaj. Czyli to się tutaj wychodzi. Tak, to czemu ja tutaj wyszedłem? Chwila, to się idzie tak. I tam wybór albo iść do góry. Cześć. Może to będzie więcej, więc wrócę granat. Hit! Ja gadam tak bez sensu dzisiaj. Cześć. Tak totalnie bez sensu. Tak nieproduktywnie. Tak, gdybym tej gry w ogóle nie znał, mimo że ją nagrywam tyle czasu. I mimo że tyle w film grałem, to gram tak, gdybym w ogóle jej nie znał. To się ze mną dzieje. Widzowie, co się dzieje z haremem? Czy ja nie mam amunicji? Cześć. Latająca korrida. Jakieś takie dziwne słowotwórstwo. Czemu oni mnie biją? Cześć. Oj, pamiętam, jak miałem jakieś książeczkę razem z Half-Life 2. Bo najpierw sobie kupiłem Manego Half-Life 2, taka edycja Classic. A dopiero później dorwałem się co innego. Mam iść? Chyba tak, mam nadzieję, że się nie cofnąłem. Nie, wszystko idzie w idealnym porządku. Mam nadzieję. Kościół, cześć. Mam iść tą stronę w ogóle? Cześć.
Nie kojarzę. Hej! Wow! Jesus Christ! On świetnie rzuca. Poskurczybyk. Ej, nie żyje. Kto mi go zabił? Czyby ksiądz? Czyżby ten pająk okazał się zdrajcą? Całkiem prawdopodobne. Te zniszczone schodki też wydają się dość podejrzane. Tylko czemu tu nie ma jakichś ukrytych apteczek? Przydałaby mi się teraz w tej chwili apteczka. Ło! Wow. Przykre. No ale przynajmniej optymalizacja jest dobra. O o. No, 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 no. Kolego, kolego. No, zabiję go. Perfekto. Oj, chyba tam kolejni latają, więc sobie lepiej tutaj pójdę. Klik. Ile w ogóle stoimy z czasem? W ogóle mi się nie uda przejść tej misji. Coś naprawdę się źle dzieje. O! Minął 16 minut, cholera, a ja prawie nic nie zrobiłem. Jesus Christ, co tu się dzieje? Otwierajcie. Oj, chyba koledzy tutaj zaraz przyjdą. Chwila, to jest to miejsce? Cześć, panie ksiądz. At last. Okej, więc sobie dźwignie. No. Strzeż się pilnie. To jest jakieś chyba dziwne tłumaczenie. Strzeż się pilnie. Chyba, że tego księdza zrobi tego realistycznego. Chociaż... Nie, księża są czasami okej. Katecheci są gorsi. Czekaj. Okej. Bac. Ło, pudło. Bac. Będzie ich więcej? Bo tutaj przyjdą. Zając tycie. Nie ma? Jak to ich nie ma? Klik. Klik! Czemu nie chcesz żyć? Ło. Hello. On przeżył, on... Ło, idź tu! Jezu Chryste. Myślałem, że spadnę. Okej, okay, ale... Tu jedzie, czy nie jedzie? Dziwne. Chyba czegoś nie kliknąłem. To też jest bardzo prawdopodobne. Coś jeszcze? Ta animacja ruszającej się ryny jest dość dziwna. Nie sądzicie? Tu jedzie? Jedzie! Cię po prostu mam przetrwać, aż wszystko przeminie. Już pewnie na miejscu, bracie. Coś słyszę. Bracie też mi się kojarzy z polskim YouTube'em. Bo dołącz do braci. W sumie w wykonaniu PewDiePie to nie ma nic złego, bo z chęcią bym dołączył, bo nie zajebisty. No ale w przypadku takich cienkich, niesmacznych podróbek to wygląda dość dziwnie. Chcę go zwolnić, ale on mi nie pozwala. O, jest dobrze. Dziwne, że skrypt musiał przeminąć razem z jego dialogiem, żeby się dźwignia uruchomiła. Czy to dymi? Czym się zdaje? Czy są jakieś plamy na niebie? Jestem coraz bliżej. Yeah. Cześć. Dawaj amunicję. Może uda mi się nawet nagrać jego śmierć. Tak, uda się. Patrzę na czas i się uda. Czy pamiętacie, ludzie, jak kiedyś pytałem was, czy mogą trwać te odcinki 15 minut czy 20 coś z jakością HD? Patrzcie teraz, mamy... Nawet na to nie ma ludzi. Po prostu sobie wysyłam całą noc. Elegancko każdy odcinek wchodzi. Wszystko jest elegancko HD. 180 klatek przy nagrywaniu. Wszystko jest pięknie, fajnie. I nie martwię się mniej więcej ile to trwa. Tak, odcinek to 25 minut, nawet jak ponad giga zajmuje. Lekko to nawet i tak go wysyłam przez noc. Oj, landing. Oj, wybaczcie, jeśli nie zajście tą grę, bo... Tej gry, bo mój komentarz dzisiaj jest wyjątkowo słaby. Taki słaby, taki. Ale wiecie, jak ja nagrywam. Dość takie osobiste są dla mnie troszkę te filmiki. Chciałem się sprawdzić trochę jako let's player. W sumie też sprawdzam się na tym kanale na różne sposoby. Jako let's player, jako recenzent. Takie tam. Myślę, że ojej, czyżby mojego nieśmiertelnego księdza ktoś chciał zabić? Podaj mi pomocną dłoń, bracie. Spoko. Mogę ci nawet pomóc. Wyjątkowo. Bo dzisiaj są święta. W sumie nie wiem jakie nawet. Oczywiście. Nie, jakie święta. O czym to mówisz, Harem? Wybaczcie, no. Polski YouTube mi za bardzo zrywy banie. Naprawdę, po prostu... Człowiek...
Nie zdaję sobie sprawy, że ktoś może postępować tak ohydnie, tak nielogicznie, tak dziwnie, tak nienaturalnie. Chyba że dla mnie pewne rzeczy są po prostu nienaturalne. Naprawdę nie będę podawał przykładu, bo jeszcze nie daj Boże nie znacie tej sprawy i przeze mnie jeszcze wyślę was do tego wszystkiego. A nie chciałbym, żebyście mieli tak zrytombani jak ja w tej chwili, bo naprawdę to jest przykre dla mojej czaszki. Okej. Cegła? Cegła! Cześć. Paf. I paf. Gram radę w sprawie mi tyle przyjemności, kurczę. Nie, on ciśnie we mnie pewną skrzynią, więc wolę ich rozwalić. Cześć. Tam będzie ich więcej. Czemu to płonie? Uff. Wydawało mi się, że... Ojej, że to płonęło. Coś jeszcze... Czemu trawa płonie? Co tu się dzieje? Ej! Najjaśniejsza jasność będzie z nami. Ej, cegły są lepsze od wybuchów. Haha, pięknie odlatują. W sumie czuję różnicę, jak tutaj mam tą jakby sprawną wersję tego, fizyksa, czy jak to się czyta? A jak miałem na starym komputerze, fizyka jest troszkę inna. Cześć, płoncie. Cześć. Ataka mi się strasznie wydaje ciemna. Z tym razem muszę... Nie mogę trafić w jego głowę. Ło! Bo następnym razem muszę bardziej skutecznie... Szybko, bracie. O! Skończyło płonąć? Tak, skończyło płonąć. Hyc! Skok przez płonące zwłoki. Że gadam tak niemerytorycznie, tak dziwnie. Tak dziwnie, że aż... Oj, że chyba sobie live'a zrobił. O, zawsze jak nie gadam tak merytorycznie, czy jakoś sensownie, to lubię sobie zrobić live'a. Ale jest, dzisiaj net mi siada, więc nie przejdzie. Niestety live'ów, tak jak ten, jak planowałem, niemal niestety. Czy obrywałem? Gdyż mój internet zachowuje się strasznie dziwnie, że tego metro ściągałem... Ile? Całą noc ściągałem z kawałkiem dnia i tak później ostatecznie całą noc zamulałem. Cześć. Wow. Muszę sobie zapisać naprawdę, bo... Pyf. Bo umrę i będzie obciach. No giniesz. Dobra. To otwieraj tą bramę. Księdz. Księdz, otwieraj. I to jest też fajne. A nie, nie ma już tego. Dobra. Otwierać, co ja mam coś kliknąć? Tak, ja mam coś kliknąć. Dziwnie, tak? A to on ma kliknąć. Okej, to ja sobie wezmę kolegę. I się pożegnamy, proszę księdza. O, achievement. So sweet. Darker place. So sweet. Przy okazji przed achievementy widzicie, że gram na oryginalnej wersji, a nie na jakichś pilotach. Bo też mi zrobanie to, że, że część youtuberów nagrywa na pirackich wersjach tylko po to, by być pierwszymi na YouTubie wyścigu szczurów, którzy nagrają jakąś tam gierkę, która dopiero co wyszła. No i cóż, tutaj będziemy dochodzić do dość ciekawego momentu, dokładnie do kopalni. Plusk. Ja sobie plusknę. Takie coś. Tylko cholera, jak to zrobić w bezpieczny sposób? Czy nie robić to w bezpieczny sposób? Bo było tak... Jesus Christ, no. Co to ma być? Świetnie. To nie jest... Nie, to nie jest bezpieczny sposób, by wracać z imprezy do swojej kopalni, na której nagrywacie let's play'e. Co jest? Chcę przejść. Chwila, tylko jak ja mam tu... O. Powoli, powolutku. Sweet! To w sumie chyba miałem tak się pobijać, bo tutaj jest strasznie dużo apteczek. Tylko jak przejść, żeby nie umrzeć? O, to już jest pytanie. Cześć, skrzyneczki. I wiecie co? Będę kończył. Tak, już praktycznie już kończę. Więc naprawdę, jeśli męczę was mój komentarz, to już naprawdę jest koniec. Ej, kurde, pamiętam te czasy, kiedy się dałem... I oglądałem sobie serię JJ'a z tego nawet na temat God of War, robiłem sobie jakieś tam picie, sobie siedziałem wieczorem, robiłem sobie sesję jak z filmami, czy sesja filmowa i była sobie po prostu sesja z JJ'em. Jak oglądanie. Kurczę, to było takie fajne uczucie.
Też bym chciał w sumie znaleźć, poczuć znowu to uczucie. W sumie, gdy oglądałem chyba serię z Dudes Assassin's Creed 1, to też w sumie fajne to takie uczucie, że siedzisz, siadasz sobie, o, ktoś, twój ten ulubiony youtuber dodał film, siedzisz sobie, oglądasz jednego i następne jego filmy. To jest takie fajne uczucie. Strasznie mi się to podobało. Teraz tego za dużo, naprawdę. Jak później zacząłem kogoś nas subskrybować, zaczął dawać kilka filmów dziennie, to naprawdę... Nawet jak chciałem oglądać, to i tak ja nie, codziennie mam, nie mam codziennie ochoty oglądać let's playów. Po prostu nie wyrabiałem, no. Oj, co tu się dzieje? Tu, czy to są zwłoki? Tak, zwłoki. Okej. No to ruszamy. I będziemy kończyć w sposób mokry. W sposób mokry. Widzicie, ludzie, to jest takie suche. Jakoś zawsze byłem fanem nagrywania, co do cholery, w kooperacji niż samemu, ale widzę, że mogę wykorzystać kolegę, żeby dojść do góry. Okej, będziemy kończyć, tylko niech ten pan mnie wypluje. Okej, wyplujesz mnie? Będziesz taki miły? Cię, nic nie widzę, cholera. Ło! Już myślałem, że mi pożre. A chyba tu nie miałem iść w ogóle. No, nie miałem tu iść. Plusk. Dobra, kochani. Też to mi dziwnie brzmi. W ogóle nie wiem, czy ta część youtuberów zaczęła się jakby ten, jak nazywać swoich widzów jak małe dzieci. Nie wiem, czy to w sumie ludziom przeszkadza, czy nie. Czy ja wiem, kochani, jest takie w sumie fajne. Jak prowadzenie serialu takiego jakiegoś tego bajkowego dla ludzi. No dla ludzi, no dla dzieci trochę czasami może. Gin. Czy ty mnie bijesz? Chyba jeszcze nie zapisałem, a zapieprzam jak nienormalny. Okej, idziemy do góry. I to będzie koniec. Cześć. I tego by było na tyle. Ejc. Dobra, idziemy do światła i kończę. Kurde, mogę tak cały dzień napieprzać. Ale nie nagam do drugiego odcinka, bo naprawdę jestem w takim dziwnym nastroju, że naprawdę nie chcielibyście tego przeżywać drugi raz. Nie wiem. Na pewno wam się nie podoba teraz to, co robię. Czyli mówię w ten swój taki gołąb! Bezsensownym sposobem. Taki bezsensowny. Dobra. Okej, to dzięki, żebyście się dotrwali do tego końca. Naprawdę lubię nagrywać dla kogoś. W ogóle jako twórca lubię, jak mam swoich odbiorców. Tak to by nie był twórcą. Bez swojej publiki jakby. Dobra, to koniec tego dziwnego gadania. Wielkie dzięki, że byliście ze mną i... Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.